Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielkę. Cześć! Tu moja Natasia. Teraz czekamy na tramwaj, na piąteczkę i jedziemy do domu. Wtedy mam w planie zrobienie pizzy, bo obiecałam, że w niedzielę będę pizzę robiła z salami. Mam nadzieję tylko, że wyjdzie. No, a myśmy już do domu wróciły. Jezu, dzisiaj pogoda jest taka beznadziejna. Ponuro, wietrznie, jest tak ciemno jakoś. Jest 12 godzina, a tak za oknem. Tutaj akurat widać, jakby było jasno za oknem, ale ogólnie jest tak szaro. Tutaj Natasi ostatnio te troszeczkę coś jesiennego dałam. Jeżyka, dwa jeżyki tutaj takie, napis herbst, troszkę jesienno. Tu zostawiłam te naklejki, bo one bardzo ładnie wyglądają. Muszę te jutro firany powiesić, bo wczoraj firanki u Natasi prałam i okna myłam, a jutro będę musiała zawiesić. Dzisiaj jest niedziela, to mi się tak nie chce, ale jutro będę musiała to pozawieszać. Tutaj Natasi tą tackę położyłam, co w tym w Kiku kupowałam i jest naprawdę bardzo fajna. Natasi się podobała. No, tutaj prasę jeszcze do kolorowania. A tutaj Natasia ma te swoje Lego. No, tutaj muszę te firany. Jezu, ciemno to jest. Wow, tutaj firany mam położone, ja je muszę tutaj wyprasować. Ale dzisiaj mi się totalnie nie chce, to ja jutro to wszystko wyprasuję. Tutaj troszeczkę małe, skromne ozdoby. I tam taką skromną ozdobę jesienną postawiłam. Tu dzisiaj jak wstałam, to z rana troszeczkę Natasi tu przykleiłam, bo Natasia prosiła, żebym pomogła. To Natasia pokolorowała, pomalowała. Pomysłowo takie inne. No ale tego, to piórko ty sama malowałaś. Bardzo ładnie, tak pomysłowo. Tutaj jest ten jednorożec. To jeszcze muszę to zawiesić. No, a tutaj te poduszki, te powłoczki, co miałam kupione właśnie z tej Ikei. Bardzo fajne, mi one się strasznie podobają. Tej Natasi. Tu Natasia piżamka czeka na przebranie. No, a ja teraz będę tą pizzę robiła, bo jak Natasi obiecałam, że będę robić, to muszę zrobić tą pizzę. Tak po części już przygotowałam składniki. Tutaj akurat wodę przygotowałam, tu dwie szklanki mąki. Akurat kupiłam taką mąkę typową na pizzę. Zobaczymy, czy to będzie ok. Tutaj już ten drożdże czekają. Tutaj mam taki stary przepis na pizzę. Jezu, ten przepis chyba ma z dobre 20-30 lat, powiem wam. Kiedyś kupywało się w kiosku. W kwiosku były takie różne po parę stron i miało się w pierwszej części dostało się segregator i parę chyba takich stron, ja już nie pamiętam, i się zbierało. Potem były też jeszcze z kwiatami, więc to jest bardzo stary przepis. Dobrze, dzisiaj będzie pizza z salami. No, bo Natasia chciała mieć pizzę salami. Ja ogólnie miałam w planie, żeby zrobić połowa pizzy salami i połowa pizzy z brokułami i z taką pizzę gyro z brokułami, ale zapomniałam mięso zapomniałam kupić. Pieczarki kupiłam, brokuły kupiłam, ale to mięso zapomniałam kupić. To ja brokuły i te pieczarki zrobię na jutro na obiad. A dzisiaj zrobię najwyżej tą pizzę z salami, będzie też dobre. A i jeszcze ser kupiłam. Jeszcze tu, Jezu, ja tu muszę trochę poogarnąć. Powiem wam, bo tu wszystkiego. A to jest do pizzy taki ser mam kupiony. Tu jeszcze pieczarki czekają, ser. O, tu Natasi te boróweczki ulubione. I kupiłam, tak na szybko powiem wam, ten ryż. Uwielbiam na ciepło ten ryż. Jest pychotka. Nacia tego dżemu nie lubi za bardzo. Tego sosu owocowego. A ja uwielbiam. Nacia to tylko ten ryż je. Mi on akurat bardzo smakuje. Kupiłam Naci te jogurciki ostatnio.
Za pierwszym razem mi smakowały, teraz tak nie za bardzo, ale mówiłam, że to trzeba zjeść, bo ja jedzenia wyrzucać nie będę. Tutaj te jogurciki daję do szkoły, bo Nacia akurat z tego bardzo lubi. Te pingui, to my obie uwielbiamy. No i tutaj ostatnio Natasia uwielbia te soczki. No, aha, ja ten ser muszę ogólnie wyciągnąć, bo będzie trzeba do pizzy. I tutaj mam jeszcze ser taki na spaghetti kupiony. I tutaj właśnie ser będzie do pizzy, to on już musi być. Ja myślałam, że do tego ciasta, będzie potrzebne jeszcze jajka, ale tutaj w tym przepisie żadnego jajka nie widzę. Więc... no nie, ale jest bardzo prosty przepis. Dwie szklanki mąki, tutaj łyżeczka drożdży, jedna płaska łyżeczki cukru, pół szklanki wody, dwie łyżki oliwy, no i pół łyżeczki soli. Więc może ktoś będzie chciał, to może skorzystać z tych składników przepisu. No. To ja zabieram się za robotę, ale idę jeszcze do mojej Naćki, bo mnie coś tam woła. Dobra, to do później. Pokażę, jak będzie efekt końcowy. No a tutaj terminy same. Tu Natasia ma termin do lekarza na 8 listopada. To jest na te U10. Będzie miała, to będzie sprawdzane, jak dobrze czyta, pisze i tak dalej. Ja tu jutro mam szkołę. Na 9:30. To jest coś? Taki nowy test nam pani dała. No, a tu Natasia dostała test, ale to jest test na... Do plucia. No, ja jutro tu mam szkołę na 9:30. Tutaj mam... to jest akurat kurs na coaching. Tutaj mam termin też o szkołę na czwartek. To jest akurat na biznesplan. Tutaj mam na drugą szczepionkę, na Biontech, jeżeli to się dobrze ten wymawia, to będzie za 11 listopada druga szczepionka. No i tutaj Natasi plan lekcji. Tutaj jeszcze nasze te magnesy z Legolandu i z tego Międzyzdrojów. No, a ja teraz kawkę sobie zrobiłam, bo muszę poczekać, aż te drożdże urosną. Kurczę, tu jakoś tak... nie. Zimno jakoś jest, powiem wam. Masakra. O, na dworzu jest szaro, chłodno, wieje. Znaczy się chłodno, tak nie jest za chłodno, ale wieje strasznie. Kurczę, nie wiem, czy to tu światło może lepiej. Może ja tu lepiej światło zapalę. Masakra. Ja chyba lepiej światło zapalę, bo to taka pogoda jest beznadziejna. Dzisiaj łóżka nie ścieliłam, bałaga na łóżku, ale niedziela tam się nic nie chciało, powiem wam szczerze. No, kawcie mam zrobioną, kawusia zrobiona, tutaj akurat mam, dostałam ten książeczkę, to jest VHS, tu są różne kursy. O, to jest Natasia z matematyki, dałam do przećwiczenia. Tu jest, aha, to jest o... teraz akurat w czwartek będę miała pierwszy kurs na ten... przygotowujących osoby, które chcą się same mieć swoją firmę. Więc pierwsze to jest biznesplan. Tutaj mam z marketingu, ale to będzie kolejny kurs. Tutaj mam, aha, tutaj jest księgowość i finanse. Tutaj też muszę mieć kolejny kurs zrobiony. Powiem wam trochę tego kursu miałam. I tam jeszcze były chyba, już nie pamiętam co. Aha, z tym Excel muszę mieć zrobiony kurs. Z Excel, a z tego social media mam tutaj do zrobienia kurs, ale to jest bardziej ten, tutaj właśnie też social media,
to jak ktoś chce pracować na Instagramie czy na Facebooku, to tu jest kolejny kurs. On jest w cenie 48 euro. No, co Kotuś? Chcę się coś spytać. A gdzie jest ta plata, tam gdzie to Lego się budowa, tam gdzie ja mogę z... No to chyba jest tam z tymi resztą, znaczy tam gdzie są te twoje puzzle i tak dalej. Musisz tam popatrzeć, tam gdzie są puzzle, a tutaj zakupy czekają na kolejny filmik. To jest Primark będzie i ten Zara. To czeka na mnie kolejna praca. No, ale powiem wam, trochę tych terminów mam. Jutro mam właśnie kurs z tego, z coachingu. Potem w czwartek będę miała właśnie z tego biznes planu. Potem jeszcze będę musiała z marketingu, ale to tak po kolei. Ale pierwsze co, to właśnie jest coaching, biznes plan i potem będzie te koniecznie podatki i księgowość. I tam jeszcze parę innych mam do zrobienia. To właśnie social media, marketing. Jestem słodka. Jesteś, kochanie. Jestem króliczkiem. Moja kochanie się już wykąpało. Idę się pobawić. Dobrze, serduszko. No, moja Nania wykąpana. Ja też tą pizzę zrobię, zjemy. Ja też wtedy muszę wstawić tą pizzę. Będzie się piekła, to wtedy będę też prysznic brała, bo... Te moje włosy jakoś tak niefajne, ja muszę co drugi dzień myć. Czasami ja umyję dzisiaj głowę, a jutro już takie niefajne są, nie wiem. I powiem wam, że tego szczepionkę miałam właśnie robioną. Tutaj jest moja książeczka szczepień. Książeczka szczepień. No to jest to, co ty masz, Natusia, tylko że ja dopiero... Mam pierwszą szczepionkę i moja pierwsza szczepionka to jest właśnie na tą koronę. Tutaj mam właśnie pierwszą szczepionkę 30 września. I tutaj jeszcze mam ten certyfikat. Tu mam jeszcze ten certyfikat. No. I kolejna szczepionka to mnie czeka właśnie, tam mam 11 listopada. Powiem wam, że nie miałam ochoty na szczepienia, nie jestem jakimś tam anty czy coś, ale po prostu nie miałam ochoty. Dla mnie, ja się czuję jak taki, nie wiem, taki królik doświadczalny. No bo ogólnie, no najkrócej chyba powinno być po 2 latach te szczepionki powinny być wypuszczone. One są tak szybko powypuszczane i ja się tak czuję jak taki królik doświadczalny, który nie wie, czy za rok, za dwa, czasami jakiś tam... A moja Nacia akurat będzie się bawiła? No, nie wiem, czy... A to jest drożdże rybka, bo musiałam tutaj koło grzejnika, żeby urosł. To jest drożdże? Co? To też drożdże. No drożdże to do tego, do pizzy muszę, tak wiesz, ale muszę 15 minut poczekać, żeby urosły. No, powiem wam, że nie miałam ochoty na to szczepienie, bo ja nie wiem, czy za rok, dwa, trzy, czy tam 5 lat, czy jakichś skutków ubocznych przez to szczepionkę nie będę miała, ale jestem zmuszona do tego szczepienia, bo tak czytam i tego, że te testy, które robię, one na razie są darmowe. Ale od 11 października jakoś tak już mają być. No tuś możesz tak nie stukać. Okay. Ale od 11 października mają być już płatne te testy. I ja nie wiem, w Polsce tak czytałam, że nie wiem, czy 130 czy 200, 130 zł czy 200 zł kosztują te testy, nie wiem. A tutaj może około 20 euro będą, albo 20, albo ponad 20, no ale mimo to, jak ja bym miała. Parę tych testów robić w ciągu miesiąca, no nie wiem, 10 testów, to trochę tej kasy by poszło, dlatego jestem zmuszona, musiałabym się wtedy zastanawiać, czy kupić jedzenie, czy zrobić testa, nie? Masakra, szłam na ten kurs, to pierwsze co, to mnie się babka spytała, czy ja jestem zaszczepiona i ja mówiłam, że nie, a ona chociaż, czy chociaż jedną mam szczepionkę, ja mówię, że nie mam, nie? Ona mówi, co? Ona się już tak bała od razu dalej, maska tutaj tego. No i kazała mi, żebym ja szła na te, no do tego centrum test, żebym za każdym razem jak przyjdę, żebym pokazała jej tą
że mam ten test zrobiony i że wszystko ok. Ona się tak boi i tak z daleka ode mnie stoi. Jak długopis czy coś, to muszę mieć wszystko swoje, bo ona się boi, że się zarazi. I nawet jak zrobię ten test, to na zajęciach muszę mieć maskę, bo ona mimo wszystko się boi, że będzie chora. Nie. No dla mnie to jest porażka. Maseczka, no ale co zrobić? Okej. Zrobiłam tą szczepawkę sobie. Znaczy się poszłam, chciałam zapisać się na ten, na to szczepienie, ale tego, ja tak weszłam i się spytałam właśnie o terminy na to szczepienie. Ona mówi, że może teraz już zrobić. Ja mówię, co? Ona mówi, no teraz już mogę może zrobić mi szczepienie. Ja mówię, ale ja się tak zapytałam, no okej, a jaka to jest ten, z jakiej firmy to ja będę miała? I ona mówiła właśnie to Beyond. Och, już tam mam. No ja mówię, no okej, no to zrobi dam teraz, żeby mi zrobiła. No to się pytała, ona mówiła, żeby tylko alkoholu nie pić. Ja mówię, że akurat alkoholu nie piję. No i żeby żadnego sportu nie uprawiać. I 15 minut poczekać po tym wszystkim. Tak poczekałam te 15 minut. Ja mówię, kurczę, muszę jechać, bo muszę Macie odebrać ze szkoły. Ona mówi, że to, ona mówi, no nic nie poradzi, że muszę poczekać i koniec. A ta ręka mnie, ja tak jak szłam tutaj po Nacie, mi tak troszeczkę, tak w głowie mi się kręciło, tak trochę słabo mi się robiło. Ja mówię, Bożka, żeby mi się nic nie stało po drodze. No chyba przez to szpiplac, jak skakaliśmy tam. No ale to było wcześniej, Kotuś, jak ja po tej szczepionce dopiero po ciebie jechałam. No i tego, ja Nacie odebrałam na drugi dzień, ja tak poszłam spać. Tak zaczęła mi ręka boleć, do tej pory mnie troszeczkę pobolewa, ale już nie tak, tak tutaj, gdzie mam tą szczepionkę. To przez w czwartek miałam robione, a dzisiaj jest niedziela, czwartek, piątek, sobota, niedziela. 4 dni, no prawie te 4 dni mi tak bolało. Dzisiaj to już tak lepiej mi się spało z tej strony, ale przez dobre 3 dni mnie ta ręka bolała. Macie się bawi domeczkiem, bardzo mnie to cieszy. Natusia akurat teraz te kartki poczytała, bo oni mają... codziennie po 10 minut z tego niemieckiego takie kartki do czytania i muszą pokolorować. Ostatnio Natusia miała dyktando. To dobrze miała. No to Natunia miała wszystko dobrze napisane. Tam pani napisała, nawet że... No, bo ja wymyślam, ale napisałam ty. No to dobrze. No bo pani tam napisała sehr gut, że bardzo dobrze, bezbłędnie dyktando Natusia napisała. A to z Frauschmittem robisz. No, ale jedno co się cieszę, że na razie niemiecki Natusi bardzo dobrze idzie. Te oceny, znaczy się oceny, no na razie bardzo dobre ma. No, ale teraz my się uczymy tą tabliczkę do 5 liczyć, już Natusia prawie... już ma prawie ogarnięte tą tabliczkę mnożenia. Jeszcze oni praktycznie nie uczą się na tyle, ale Natusia już będzie miała, jakby to zaczynali się uczyć, tą tabliczkę mnożenia właśnie do 5. No, no, co, do 3? Tak. Druga klasa. No, ale jeśli się z tym dopytę i jeszcze się uczę do 3. Do 3 w szkole? Tak. A myślałam, że do 2. Już do 3? Tak. No to dry, my dry. Aha, ty mi nie powiedziałaś. A myśmy się uczyli do 5, ale i tak jest. I tak więcej troszeczkę już, troszeczkę dalej jesteśmy. No, Natusia, jedno co najważniejsze, że Natusia na tej. Natusia na razie dobrze idzie, więc to jest najważniejsze. Z niemieckiego bardzo dobrze. I tutaj. Też bardzo dobra. Ja teraz jeszcze tą kawkę muszę dopić, już mi ręce pada. Powiem wam, że ta ręka mnie trochę boli po tej szczepionce. Mam nadzieję, że ta druga szczepionka, że przyjdzie w miarę okej. Okay. Ale jak mi ten mówiła, że mogę mieć gorączkę albo coś, mam nadzieję, że nie. Jezu, ja powiem wam, że jak ja miałam, jak poszłam pierwszy raz na ten kurs i mi powiedziano, że muszę na te testy chodzić i tego, teraz słyszę, że będą te płatne testy, to powiem wam, że jeden dzień miałam takiego doła, byłam tak zła, takiego doła miałam, że kurczę mać, czy muszę te testy robić? Nie to, że to przyjemne te testy nie są, to jeszcze będę musiała płacić, a jak nie zapłacę, no to wtedy... Mama sobie zawsze myślała, że to tą stronę jest. A w ogóle to tam są, to jest taka butla taka.
Dobrze, dobrze, kochani. No. I co ja chciałam powiedzieć? Ja już nie pamiętam. No ja też. Aha. No i tego, co ja chciałam powiedzieć? A z tymi testami, ja powiem wam, że ja do was złapałam pierwszego dnia, jak ja tam usłyszałam, że muszę te testy robić potem, że to płatne mają być. Ja mówię, kurczę, ale ja nie chcę tej szczepionki. Ja nie jestem pewna, czy ona, czy czasami żadnych skutków ubocznych nie będę miała za tam rok, dwa, czy tam ileś tego. Ach, byłam zła. A najbardziej mnie to wkurza, że właśnie osoby, które mają, nie mają zielonego pojęcia o tych szczepieniach, to Jezu, to od razu takie wielkie pretensje. Jezu, nie jesteś zaszczepiona, Jezu, jesteś zaszczepiona i masakra. Dobra, ja teraz dopiję kawkę, poczekam aż ta... Aha, teraz te drożdże muszę wymieszać z ciastem, z tą mąką, wtedy jeszcze 2 godziny poczekać. I wtedy poczekać chwilkę, 30 minut, aż ta pizza będzie gotowa i pokażę efekt końcowy. Dobra, to wtedy, do później. Moja Nacia tu się jeszcze bawi. Co mówisz efekt? No efekt końcowy, czyli jak to tam wiesz, jak to się skończy, nie? Czy będzie dobre, czy nie? Powiesz, czy będzie ci smakował i tacki, to jestem bardzo zadowolona. Mi się ona naprawdę bardzo podoba. Panterunia i jeszcze do tego nawet, a tam moja Natunia. A tu moje drożdże. Czekaj, a właśnie tutaj są te moje drożdże, czekaj. No cały czas cię pokazywam. Widzisz, jak ja cię kocham? A tu są drożdże, ale one już 15. No. Zobacz, jak pachnie. To wygląda jak... Ojej. No to są drożdże. No fuj. No to są drożdże. Musiały urosnąć, teraz będę musiała zmieszać. No ja teraz to wszystko wymieszam ręką, bo łyżką to raczej to się nie da dobrze wymieszać. I wtedy na 2 godzinki poczekam, aż to urośnie i będziemy stroiły, ale to niestety dzisiaj tylko z salami. Ale jestem zła, że ja tego mięsa nie kupiłam, bo chciałam z brokułami, z pieczarkami, no ale trudno, będzie salami, jutro będzie, będą brokuły i pieczarki na obiadzik. No ja już pizzę mam gotową z salami, tutaj jest akurat z serem i salami, bo Natusia akurat tylko taką lubi, pieczarek nie dodawałam niczego, bo ona by nie zjadła, dlatego zrobiłam z serem i z salami. Mam nadzieję, że będzie dobra, spróbujemy, obadamy. Ale chyba w miarę okej wyszło, ale zobaczymy, jak to ciasto wyjdzie, bo ja to, jeżeli chodzi o pieczenie ciasta, nie jestem najlepsza. Ale to Nacia zdecyduje. Aż się boję, ale okej, zobaczymy. Moja Nacia będzie testowała. Kurczę, jaka jest zachrypnięta. Moja Nacia teraz testuje, mamy pizzę. Aż się boję. Powiem wam, że grube to ciasto wyszło, ale powiedz... Tylko szczerze. Aż się boję. Co? Bardzo pyszne. Dobre jest? Ale naprawdę? Naprawdę. Nie kłamiesz? Powiem wam, że to ciasto troszeczkę grube wyszło. To jest jak od taty. Grube. Grube wyszło, nie? Ale jest okej? Okay? Przeżyjesz? To dobrze. No. Natasia przeżyła. 100 takich. Tak może być. Ale ja tak patrzyłam, że to ciasto grube, nie? Takie. Muszę wszyscy tą pizzę spróbować. Jo. Ale jakieś grube. Ja lubię, ja nie wiem jak wy, ale ja lubię ogólnie pizzę na cienkim cieście. Ja nie lubię, jak jest grube ciasto. A mi wyszło grube. Muszę jeszcze raz przetestować, ale nie już nie w tym tygodniu. Znaczy się nie... No, nie w kolejnym tygodniu, tylko później, bo ja tak za często pizzę nie lubię jeść, ale muszę bardziej cienko to zrobić, bo jest dużo. Mamo, co? Możesz tą dużą kawałek wziąć. Nie ze wszystkiego? No, no dobra. Muszę jeden, wtedy ten. No dobrze, jest kombinowanie na tusiek. No dobra. Większe, mniejsze. No, a ja tego... Ja ogólnie lubię na cienkim. Muszę następnym razem jeszcze raz spróbować, ale żeby było to na cienkim cieście. Albo za dużo drożdży dałam, tylko tam było, że taką jedną łyżkę mam dać tych drożdży. Albo za dużo dałam. Jeszcze raz przetestuję, zobaczę. Ale sama teraz obadam, jak to smakuje w smaku.
Zobaczymy. Lubię bardzo, bardzo pyszne. Mówisz dobre? Tak. Normalka. Jak pyszne? Smakuje? Powiem ci nawet ok. No, jest pyszne, ale nie jest. Nie jest rewelacja. Nie. Okej. Okay. To przy brzegu mi trochę chrupkie wyszło. No ale chrupkie zawsze. Kurczę, upłudziłam się. Ale. Chrupkie to jest zawsze pyszne. Ale nie. Myślałam, że to gorzej wyjdzie. Myślałam, że gorzej tego, ale jest okej. Okay. Ile takich dasz? No. Ja bym 100, no to jest bardzo. Na 10, może 9, bo nie wyszło mi cienkie ciasto, tylko mi wyszło na grubym cieście, ale w smaku okej. Dobrze, to ja wtedy kończę, bo zjem póki ciepłe, nie lubię na zimno pizzy jeść. To jest jeść. Bardzo pyszne. Tak? Musicie je zaraz też samotnie zrobić. Samotnie. No, samemu, kochanusia. No samemu zrobić pizzę, bo to jest bardzo pyszne. No, tylko że ja miałam w planie zrobić pizzę, znaczy się na tasie z salami, a mi miałam w tym... Pizzę gyros miałam ja w planie. Ja bym wtedy cały taki... No to by się na pół, to by się, znaczy się na pół, no a później ja bym to zamroziła resztę. No a ja sobie miałam pizzę gyros do, w planie zrobienia, ale następnym razem spróbuję to, żeby było to cieniutkie, mniej chyba drożdży dam. Dobrze, to wtedy będzie na tyle, my tutaj będziemy teraz wcinać. Okej, wtedy z tego mojego dnia będzie na tyle. Życzę wam miłego dnia albo miłego wieczorku. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego. Pa! Pa!